Dzień dobry. Wykresy ruchu drgającego i wykresy fali są do siebie bardzo podobne, chociaż mówią coś zupełnie innego, inne rzeczy pokazują. Dlatego sprawiają nam pewien kłopot i dlatego o tym chciałem kilka słów powiedzieć. Powiem więc o tym, jak powstaje ten wykres i następnie jak się z tego wykresu odczytuje parametry. W przypadku ruchu drgającego amplituda, okres i częstotliwość, natomiast w przypadku fali amplituda, okres, długość i częstotliwość. Zaczniemy od ruchu drgającego. W ruchu drgającym ciało wychyla się z położenia nierównowagi o pewną wartość. Tę wartość w maksymalnym wychyleniu nazywamy amplitudą. I wykres ruchu drgającego składa się z dwóch osi i na to zwracam uwagę. Oś pionowa to jest oś położenia, czyli jak bardzo się wychyliło dane ciało, a oś pozioma to oś czasu, czyli kiedy ono się tam wychyliło. I kształt tego wykresu to sinusoida w przypadku drgań harmonicznych. Ten wykres mówi nam o tym, jak bardzo wychyla się ciało w określonych chwilach czasu. Dlatego możemy na tym wykresie odczytać wychylenie, zwłaszcza maksymalne wychylenie na osi pionowej i możemy odczytywać czas, w szczególności czas jednego pełnego drgania. Przypomnę, że pełne drganie to jest drganie z maksymalnego położenia do maksymalnego położenia i z powrotem do maksymalnego położenia, bo chodzi o to, żebyśmy policzyli czas, w jakim ciało wraca do tego samego punktu w takim samym stanie. Na tej ilustracji, którą widzicie, ten okres, duża literka T, to jest skrót okresu, ten okres to jest taka jedna pełna fala, takie jedno pełne S leżące poziomo. I ten okres możemy odczytywać w różnych miejscach wykresu. On zawsze wynosi tyle samo. Odczytujemy w takim miejscu, gdzie jest nam wygodnie. I te dwie rzeczy, amplitudę i okres, można odczytać z wykresu. Na osi pionowej amplitudę, maksymalne wychylenie, na osi poziomej czasu okres, czyli jedno pełne drganie. Natomiast częstotliwość nie jest do odczytania z wykresu, ale jest bardzo łatwo do wyliczenia, bo pamiętamy, że okres i częstotliwość są do siebie odwrotne. Czyli jeżeli ja z tego wykresu odczytam, ile wynosi okres, to wystarczy, że to odwrócę w formie ułamka i będę miał częstotliwość. Częstotliwość, jeżeli użyję metrów, to użyję, jeżeli użyję sekund w przypadku okresu, to otrzymam herce, czyli 1 przez sekundę. Kształt tej krzywej to sinusoida. Nieważne, czy bierzemy pod uwagę ruch wahadła, czy ruch ciężarka na sprężenie, chodzi o ruch drgający. Tu mam przykład takiego wykresu, już z konkretnymi danymi. No i spróbujmy z tego wykresu odczytać te parametry. Czyli w przypadku tego wykresu maksymalne wychylenie, czyli jak najwyżej i jak najniżej się wychyla ciało, widzimy, że to jest 3 w górę i 3 w dół. A jednostką jest centymetr, czyli tutaj amplituda będzie wynosić 3 cm na osi pionowej, patrzymy na wychylenie. Teraz czas. Czas mamy na osi poziomej i tutaj przyglądamy się jednej pełnej fali. Szukamy jednego pełnego cyklu i tak chyba najwygodniej będzie zobaczyć pełen cykl od 2 do 10 sekundy. Jednostką tutaj jest sekunda. Czyli od 2 do 10 jest takie pełne S, zobaczcie. No to od 2 do 10 to jest 8. Czyli jedno pełne drganie, jeden pełen okres to jest 8 sekund. W takim razie częstotliwość to będzie 1 ósma. 1 ósma, 1 przez sekundy, czyli 1 ósma herca. 3 cm, 8 sekund, 1 ósma herca. 1/8 herca. OK. Mamy tutaj trochę bardziej skomplikowany wykres, a właściwie trudniejszy do odczytania, bo są nieregularnie, tutaj to trochę wygląda. Ale problem z tym wykresem jest tylko taki, że trzeba trochę bardziej napracować się nad odczytaniem. Tutaj będzie nam potrzebna linijka, żebyśmy dokładnie wyskalowali sobie te parametry, dokładne przyjrzenie się punktom i też dokładne zwrócenie uwagi na to, odkąd, dokąd chcę mierzyć. Tutaj też mogę na przykład sobie zmierzyć, żeby mieć dokładniej dwa pełne okresy, potem podzielić przez 2.
Do analizy zwróćcie uwagę, amplituda to jest 0,17, czyli 17 cm. Jak się przyjrzycie uważnie, to rzeczywiście tam ta amplituda sięga do tego między 7 a 8. Z kolei okres to jest niecałe 1,5 sekundy. Widzimy, że trochę brakuje do tego, żeby to było dokładnie 1,5 sekundy. No i teraz odwrotność to będzie 1 przez 1 i te niecałe 1,5 sekundy, stąd 0,67 Hz. Weźmy teraz taki wykres, na którym mamy dwa wykresy. Przyjrzyjmy się dokładnie tym parametrom. Zacznijmy od amplitudy. Niebieska linia wychyla się od 2 do minus 2, czyli amplituda wynosi 2 metry. Natomiast czerwona linia, zobaczcie, to są 4 metry. Tak, mamy więc amplitudę zapisaną. Teraz patrzymy na oś poziomą i przyglądamy się temu, jak wygląda tutaj jedno pełne drganie. Ile trwa jedno pełne drganie. Mamy tutaj sekundy, więc od razu w sekundach otrzymamy wynik. Przyjrzyjmy się na niebiesko. Tak, od 0 do 0,5. Czyli mamy tutaj 0,5 sekundy. Natomiast zwróćcie teraz uwagę na czerwoną linię, na czerwony wykres. Jedno pełne drganie jest od 0 do... Tak, tu jest 0,25. Trochę trudniej odczytać, bo są drobne liczby, ale ten wynik również jest do odczytania. No i teraz zostaje nam częstotliwość. Częstotliwości tutaj nie mierzymy, ale odczytujemy z wykresu. Czyli tu będzie jedna, ale obliczamy, przepraszam. Czyli tu będzie tak, w czerwonej linii 1 dzielone przez 0,25, to wychodzi 4, a w drugiej, w niebieskiej linii to jest 1 dzielone przez 0,5, czyli to będzie 2. Teraz zanim pójdziemy dalej, zwróćcie uwagę, że tutaj dałoby się, akurat na tym wykresie, dałoby się odczytać częstotliwość, dlatego że tutaj na tym wykresie zobaczcie, że mamy przedział od 0 do 1 sekundy, a częstotliwość to jest ilość drgań w 1 sekundzie. I teraz jak się przyjrzycie czerwonej linii, to zobaczcie, ile jest pełnych wahnięć na tym wykresie. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Są 4 pełne wahnięcia. Czyli tu są 4 drgania na sekundę. Zobaczcie, czerwona częstotliwość to 4 Hz. Czyli można jednak odczytać z wykresu częstotliwość, ale to musimy się wtedy przyjrzeć przedziałowi 1 sekundy. Co się dzieje w ciągu tej 1 sekundy? Już w przypadku niebieskiej linii widzimy wyraźnie, że ile jest pełnych cyklów? 2. I dlatego mamy 2 Hz. Teraz przejdźmy do fali. W przypadku fali to, co robimy na wykresie, to jest to, jak ona wygląda, czyli widzimy wychylenie na osi pionowej, ale na osi poziomej widzimy przesunięcie. Na tych wykresach nie ma czasu. Zasadnicza różnica, i to jest najważniejsza rzecz, kiedy patrzymy na wykres, co jest na osi poziomej? Jeżeli to jest czas, to jest to ruch tkający. Jeżeli to jest odległość, to jest to wykres fali. Tak jedna ilustracja pokazująca falę na wodzie, jest w przekroju, zobaczcie, i tutaj widać tą sinusoidę. Znowu mamy sinusoidę, jeżeli to jest ruch harmoniczny. No, ta u góry jest niedokładnie, zresztą fale na wodzie nie mają idealnie kształtu sinusoidalnego. Ale my przyjmijmy, że ma sinusoidalny i wtedy widzimy, że w tej fali występują jakieś grzbiety, występują jakieś doliny i jest przesunięcie. W którąś stronę ta fala się przesuwa. Ma jakąś prędkość. To zdjęcie u góry jest w drugą stronę. Domyślamy się, że fala idzie w lewo. Natomiast na grafice, na wykresie mamy jakąś inną falę, która się przesuwa w prawo. I na tym wykresie w związku z tym nie będziemy w stanie odczytać czasu, a więc okresu. Natomiast będziemy mogli odczytać odległość między dwoma grzbietami albo dwoma dolinami. I ta odległość ma swoją własną nazwę i nosi nazwę długości fali.
Tutaj mamy taką ilustrację, gdzie mamy właśnie tą falę na wodzie. Mamy w formie ilustracji ptaszka pływającego po wodzie, żebyście zobaczyli, jak on się porusza. On się porusza do góry i na dół. Ruch tego ptaka to jest ruch drgający. Czyli ptak porusza się ruchem drgającym, a ponieważ ptak dotyka cząsteczek wody, to cząsteczki wody, tak samo jak on, poruszają się ruchem drgającym. Czyli dla cząsteczek wody można byłoby narysować wykresy ruchu drgającego, ale my teraz nie patrzymy na pojedyncze cząsteczki, patrzymy na ośrodek, na całą wodę, na powierzchnię wody. I na niej z kolei widzimy falę. I na tym wykresie już widzimy, że możemy łatwo odczytać amplitudę, dokładnie tak samo jak na wykresach drgań. Natomiast to, co na wykresie drgań interpretowaliśmy jako okres, czas pełnego drgania, tu na wykresie fali to jest długość. Długość między punktami w tej samej fazie. Odległość między tymi punktami w tej samej fazie. No i się pojawia jeszcze prędkość. W ruchu falowym pojawia się jeszcze prędkość fali. W związku z tym z wykresu możemy odczytać amplitudę i długość. Prędkość zwykle znamy, bo jeśli znamy prędkość, to przy pomocy wzoru na prędkość jesteśmy w stanie obliczyć okres, a potem obliczyć częstotliwość. Czyli możemy podać więcej parametrów. Znowu z wykresu odczytujemy dwa, a potem już wzorami możemy dwa następne wyliczyć. OK, przyjrzyjmy się jeszcze tylko takiemu szybkiemu przypomnieniu, że fale dzielimy na poprzeczne i podłużne, w zależności od tego, jak drgają ciała względem prędkości. Czyli w fali poprzecznej mamy, tak jak fala na wodzie, to jest względnie poprzeczne, natomiast fala podłużna to jest to, co się w wodzie dzieje. Nie? Czyli tam też się rozprzestrzenia to zaburzenie, tylko to już nie jest drganie takie, tylko to jest takie drganie w poprzek i to jest fala podłużna. Ale i dla tej fali można narysować wykres, który będzie wyglądać tak samo, będzie to sinusoida w ruchu harmonicznym. Cofnę się. Jeszcze raz tu. O, teraz mamy ruch poprzeczny, tak? I ruch podłużny. Fala poprzeczna i podłużna. Tutaj cząsteczki jadą i poruszają się do góry i na dół, ale fala przesuwa się w poprzek. Te dwa ruchy są w poprzek siebie. Tutaj natomiast cząsteczki podrgają wzdłuż i w tak samo porusza się sama fala. Dlatego fala podłużna. Dobra, i teraz przejdźmy już do wykresu fali. Tutaj mamy jakiś wykres. Na tym wykresie niestety nie ma jednostek, więc przyjmijmy, że są jednostkami podstawowymi z układu SI, czyli metrami. I w takiej sytuacji amplituda, jak widzicie, od 1 do minus 1, czyli amplituda wynosi 1. Natomiast długość, zobaczcie, tu trochę trudniej, ale jak się przyjrzymy uważnie, to ja mam tutaj na przykład od minus 3 do plus 3. Widzę. Czyli, a nie, wyliczyłem sobie dokładnie, to jest 6,4. Na tej grafice nie da się tego tak wyraźnie, ale, a tak, bo jak do 10 dojadę, zobaczcie, to wyliczam, że to że tu troszeczkę inaczej będzie, bo tu mam raz, to mam półtorej fali, która zajmuje mi niecałe 9. W każdym razie lambda wynosi 6,4. Teraz, jeżeli znam prędkość, to mogę wyliczyć okres z wzoru lambda przez V, czyli będzie to 6,4 dzielone przez 2. To jest 3,2 sekundy. I teraz okres, tak samo jak poprzednio, czyli odwrotność tej liczby, czyli to będzie 1 przez 3,2, czyli około 0,31 Hz. To na jeszcze jednym przykładzie. Mamy tutaj wykres fali, bo na osi poziomej jest dm, czy decymetry, czyli długość. W takim razie jest to wykres fali. Skoro tak, amplitudę odczytujemy po prostu jako 2, w tym przypadku będzie to 20 cm, nie? Bo tam jest dm, natomiast 6 decymetrów to będzie długość fali, czyli 60 cm. Okay? Jeżeli zapiszemy to w jednostkach podstawowych, to będą to 0,2 metra i 0,6 sekundy. I teraz znowu znając prędkość 3, to obliczam okres, to będzie lambda przez V, 0,6 dzielone przez 3 i dostanę 0,2 sekundy. I teraz jak to odwrócę do góry nogami, to będę miał częstotliwość 5 Hz. I to wszystko. Dziękuję bardzo.